Marcin Bąk, witam Państwa w programie Republika po południu. W tej części naszego programu przyjrzymy się kwestiom medycznym. A o kwestiach medycznych rozmawiać będą z moi Państwa goście, przedstawiciele świata medycyny, dr Marek Posobkiewicz, specjalista chorób wewnętrznych. Dzień dobry, panie doktorze. Witam Państwa, witam Pana. I pan dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej. Witam również. Panowie, w tej chwili, jeżeli mówi się o medycynie, jeżeli mówi się o chorobach, o problemach medycznych, to prawie zawsze myślimy o epidemii, o COVID-19, ale to nie jest tak, żeby inne choroby, w tym także choroby zakaźne, sobie gdzieś poszły, one dalej się równolegle rozwijają. Sezon jesienno-zimowy to był w Polsce od zawsze sezon grypy. I o grypie mówi się teraz tak jakby trochę mniej, ale to przecież nie znaczy, że grypy nie ma, że nasi rodacy nie zarażają się grypą, nie chorują na tą grypę i nie przechodzą jej czasem również ciężko. Jak wygląda w tym roku sytuacja grypowa? Moje pytanie kieruję najpierw do pana doktora Posobkiewicza. Więc w tym sezonie może wyglądać trochę gorzej niż w zeszłym, z bardzo prostego względu. W zeszłym sezonie jesienno-zimowo-wiosennym zachorowań na grypę i choroby grypopodobne było mniej, z tego względu, że ludzie bardziej byli wierni obostrzeniom, stosowali się do nich, a to powodowało, że przy tej mniejszej komunikacji międzyludzkiej grypa i choroby jej podobne po prostu mniej się rozprzestrzeniały. Jakbyśmy spojrzeli jeszcze na ten rok 19 łamane na 20, to tam można byłoby najciekawszą sytuację zobaczyć w przebiegu liczby chorób grypy i grypopodobnych, bo jakbyśmy spojrzeli na coroczną tą krzywą, to zawsze jak ona tam zaczęła wzrastać od przełomu września i października, potem też z reguły z pikami podobnymi teraz do tych fal covidowych, zaczynała się od wiosny stopniowo zmniejszać i na końcu w maju wygasała. A w tym sezonie 2019-2020, jak wprowadzono lockdown w Polsce, to nagle liczba zachorowań na grypę, choroby grypopodobne spadła, ale tylko dlatego, że jest to choroba komunikacyjna, przekazywana od człowieka do człowieka i przy mniejszej komunikacji tych chorób było już o połowę mniej w końcu kwietnia i maju. Przyjęło się tak potocznie przez lata traktować grypę jako coś stosunkowo spokojnego. Być może dlatego, że grypą potocznie nazywa się często różne odmiany przeziębień, niekoniecznie grypę prawdziwą. Ja muszę powiedzieć, że raz w życiu miałem zdiagnozowaną grypę jako grypę, czyli zakażenie tym wirusem grypy. To było kilka lat temu i skończyło się bardzo ciężko dla mnie, łącznie z kardiologią na Banacha. Okazało się, że grypa nie jest wcale taka prosta, jakby się mogło wydawać. Jak to wygląda w tym roku? Pytanie do pana doktora Grzesiowskiego. Czy my mamy w ogóle tą świadomość, że grypa również może czasem mieć swoją taką dość mroczną, niebezpieczną stronę? Tak, zdecydowanie można powiedzieć, że grypa nie zginęła. Wręcz widzimy, że ten sezon rozpoczął się wyższymi wskaźnikami zachorowań niż poprzednie dwa, a nawet niż ten sezon przedpandemiczny. To pewnie wynika z tego, że w ogóle sezon infekcji zaczął się w tym roku wcześniej. Gdzieś już z końcem sierpnia zaczęliśmy obserwować wysyp przypadków wirusa RSV, jak również właśnie grypy. Przebieg grypy i COVID i RSV na początku są podobne. Wszystkie wywołują ostre objawy infekcji układu oddechowego. No tyle tylko, że COVID później u części pacjentów kończy się zapaleniem płuc, niewydolnością oddechową. Natomiast grypa w większości przypadków, jeżeli w ogóle kończy się to raczej nadskażeniem bakteryjnym, czyli pneumokokowym, zapaleniem płuc. Dlatego teraz mówimy również w tym sezonie i poprzednim o ważności szczepień i nie tylko przeciwko grypie i COVID, ale również przeciwko pneumokokom.
No i po raz pierwszy chyba, o ile mnie pamięć nie myli, pojawił się w Polsce program darmowych szczepień na grypę. Jest on promowany. Rodzi się pytanie, na ile tego rodzaju działanie może być skuteczne jako przeciwdziałanie infekcji grypy? Jak to się ma do czwartej fali epidemii COVID-19? Czy te szczepienia w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć, tak, na osłabienie tej fali, na wycofanie się wirusa COVID-19? Czy te dwa zjawiska medyczne, epidemiologiczne w jakikolwiek sposób ze sobą korelują? Też pytanie do doktora Grzesiowskiego kieruję. Z punktu widzenia no tego sezonu covidowego, który w tej chwili już no, po raz kolejny się, że tak powiem, rozpoczął i nasila, widzimy przede wszystkim, że osoby, które zaszczepiły się chociażby przeciw grypie we wrześniu czy w październiku, unikną ewentualnego łącznego występowania tych wirusów. Spójrzmy na to od takiej strony. Jeżeli ktoś chory jest na grypę i jeszcze zarazi się wariantem Delta, który jest zdecydowanie bardziej groźny i szybciej się namnaża, to rokowanie się pogarsza. Ta grupa zresztą, która częściej ma powikłania z powodu grypy, to są dokładnie ci sami ludzie, którzy mają powikłania z powodu COVID-u, bo to jest grupa 50+ i osoby z przewlekłymi schorzeniami, więc tutaj szczepienia są szczególnie ważne. To, że stały się bezpłatne, ma pewien walor atrakcyjności, szczególnie dla tych osób, którym brakuje po prostu środków na zakup szczepionki. Natomiast chcę powiedzieć z całą mocą, że dostarczenie szczepionki do aptek nie załatwia sprawy. To znaczy to, że leży bezpłatny lek do wzięcia, nie oznacza, że ludzie z tego korzystają. Zwróćmy uwagę, że mamy całe mnóstwo działań profilaktycznych, bezpłatnych, badania krwi, przesiewowe badania, nie wiem, prostaty, jelita grubego, mamografię i ludzie z tego nie korzystają, dlatego że nie mają świadomości, po co to jest. Tegoroczny sezon moim zdaniem zresztą jest również bardzo trudny, ponieważ mamy pewien chaos. Początkowo szczepionki były refundowane tylko w części, dla niektórych bezpłatne. W tej chwili mamy ogłoszoną akcję, że wszyscy mogą bezpłatnie szczepionkę z apteki na receptę, podkreślam, odebrać. Niemniej jednak jest tak niska wycena szczepienia w punkcie szczepień przez NFZ, że wiele punktów szczepień tego w ogóle nie robi, bo za 17 czy 15 zł po prostu nie ma jak zapłacić personelowi medycznemu za realizację tych szczepień. A więc tu jeszcze nie tylko należy zadbać o dostawę preparatów, ale również wynagrodzić. Ja przypomnę, że stawka za szczepienie przeciw COVID-19 wynosi 60 parę złotych, więc z jakiego powodu czterokrotnie więcej płacimy za covidowe szczepienia, chociaż to jest taka sama procedura kwalifikacji i podania szczepionki niż w stosunku do grypy. A więc mamy tutaj pewien chaotyczny zestaw działań, które powodują, że być może w tym sezonie szczepienia przeciw grypie nie będą tak szeroko rozpowszechnione, jakbyśmy tego sobie życzyli. Tutaj pan doktor Grzesiowski zwrócił uwagę na pewne problemy natury organizacyjnej, logistycznej związane z tymi szczepionkami darmowymi na grypę, ale może jest jeszcze inna strona tego całego zagadnienia, że ludzie niekoniecznie będą się chcieli jakoś masowo na grypę szczepić. Panuje takie przekonanie, nigdy zresztą w Polsce tych szczepionek na grypę zbyt wiele nie było w porównaniu na przykład z Niemcami, z krajami Beneluxu. W Polsce stosunkowo mało ludzi szczepiło się na grypę. Panuje takie przekonanie, że szczepionka na grypę ma niską skuteczność, że jest to szczepionka na wirusa z poprzedniego sezonu, że ten sezon na ten rok jest już inny i ona specjalnie nie zadziała. I można się spodziewać, że tak znaczna część naszych rodaków może do tej szczepionki podchodzić. Pytanie kieruję do pana doktora Posobkiewicza. Tych głupot, które można wyczytać albo usłyszeć w mediach społecznościowych, w internecie jest niestety bardzo dużo. Ja może na początek jeszcze wrócę do samej grypy, do tego, co powiedział pan doktor Grzesiowski o tym, że często ten początek grypy i COVID-u może wyglądać całkowicie tak samo.
Otóż ten koniec również może wyglądać tak samo w jednym i drugim przypadku. U części pacjentów bez żadnego leczenia się zakończy, a niektórzy wylądują na cmentarzu i to jest ten sam koniec. To nie jest tak, że my szykujemy, my mówię o świecie medycznym i naukowym, szykujemy szczepionki na kolejny sezon na podstawie tego, co było w poprzednim sezonie. Jest coś takiego jak przewidywanie, pojawianie się kolejnych fal tych samych wirusów co kilka lat. Ten wirus, który spowodował kilkadziesiąt milionów zgonów 100 lat temu podczas pandemii grypy hiszpanki, on oczywiście nie zniknął. Tak samo jak nie zniknie wirus SARS-CoV-2 po zakończeniu pandemii, tylko zostanie w środowisku. W przyszłości część ludzi, szczególnie im dłużej, jeżeli dłużej czasu minie od obecnej pandemii, też będzie nazwała nie COVID, tylko COVIDek. No bo ponieważ jak będziemy już jako społeczność wszyscy albo przechorowani, albo prawie wszyscy zaszczepieni, plus jeszcze będzie tam mniej rozsądna część społeczeństwa, która umrze, ponieważ się nie zaszczepiła. Jeżeli zostaną już sami ci, co mieli kontakt w przeszłości albo z wirusem, albo byli zaszczepieni, to organizm inaczej będzie reagował na tego wirusa. Nawet jeżeli ktoś tam się nie przyjmie przypominającej dawki, to gdzieś w tej w organizmie, w tej pamięci immunologicznej pozostanie ten kontakt z tym wirusem i rzeczywiście wiele osób będzie przychodziło podobnie tak jak niektórzy grypę i niektóre inne choroby wirusowe łagodnie i dlatego będą nazywali to COVIDek, tak jak grypka, a nie COVID, który w tej chwili zbiera potężne śmiertelne żniwo, tylko dlatego, że nasz układ immunologiczny jest jak biała karta. Te osoby, które się nie zaszczepiły, a dodatkowo nie miały kontaktu z tym wirusem, czyli nie przeszły zakażenia wcześniej, to jak wpada do nich wirus, to robi niemal co chce. Jeżeli organizm jest predysponowany do cięższego przejścia, to ta osoba ląduje w szpitalu, ciężko choruje, musi być podłączona do respiratora, no i część z tych osób niestety nie przeżywa. A te wirusy, które są w szczepionce przeciwko grypy, są to dwa wirusy z grupy A, dwa wirusy z grupy B i są to te wirusy, które powodują największą ilość zachorowań na te ciężkie odmiany grypy. I ta szczepionka nie gwarantuje nam tego, że jeżeli wyjdziemy bez czapki, szalika i w klapkach na mróz i gdzieś nas jeszcze deszcz przemoczy, przemarzniemy, to nie zostaniemy przeziębieni. Albo że nie złapiemy innej infekcji. Ta szczepionka nas chroni przed tymi czterema grupami wirusów. A w przyszłości mam nadzieję, bo w tej chwili wiemy, że możemy się spokojnie szczepić, jeżeli ktoś lekko przechodzi szczepionki tego samego dnia i przeciwko grypie, i przeciwko COVID-owi. Być może będzie preparat taki, który będzie łączył te wirusy grypy razem z wirusem SARS-CoV-2 i będziemy się zabezpieczali jednym wkłuciem na początku sezonu. Te zgony, o których pan doktor wspominał w przypadku COVID-19, to są przede wszystkim osoby 50+, 40+. Natomiast dzisiaj Europejska Agencja Leków zezwoliła tak, na szczepienie osób, dzieci w wieku od 5 do 11 lat. No i podnoszą się głosy sceptyków, które mówią, po co szczepić tą grupę ludzi, o których no, wiadomo, że przechodzą zakażenie COVID-19 stosunkowo łagodnie. Jakby panowie się do tych wątpliwości odnieśli? Pan doktor Grzesiowski. No, przede wszystkim musimy uwzględnić fakt, że mamy w tej chwili wariant Delta, który już nie jest tak łaskawy dla dzieci, młodzieży i kobiet w ciąży. Mamy niespotykaną dotychczas w tej pandemii ilość dzieci hospitalizowanych z powodu COVID. Nie z powodu PIMS, tylko z powodu COVID-19 w ostrej fazie. A więc pierwszy mit, który należy obalić, to to, że wirus jest niegroźny dla dzieci. Oczywiście wywołuje mniej przypadków śmiertelnych na szczęście u dzieci, co nie znaczy, że dzieci nie chorują na COVID i to tak, że trzeba czasami korzystać z pomocy szpitala, podawać tlen, a nawet korzystać z respiratora.
Po drugie, boimy się bardzo powikłań pokowidowych u dzieci, które mają tendencję, mają taką predyspozycję do choroby autoimmunologicznej, którą nazywamy właśnie PIMS, czyli tym uogólnionym wielonarządowym zapaleniem naczyń, które może skończyć się tragicznie, jeżeli nie zostanie w porę rozpoznane i leczone. I wreszcie po trzecie, szczepimy po to, żeby dzieci nie przenosiły tak masywnie wirusa, jak w tej chwili to się dzieje. Jeżeli nawet o połowę czy o 60% obniżymy ryzyko zakażenia u dziecka tego bezobjawowego i nie będzie ono już zarażać, to o tyle procent spadnie nam ilość zakażeń w środowisku, w którym dziecko przebywa, czyli głównie w środowisku domowym. Chore dziecko, mogę tu podać przykład mojej własnej rodziny, chore dziecko może zarazić nawet osobę, która dostała 3 dawki szczepionki. Oczywiście ten przebieg jest skąpo objawowy lub łagodny, ale jednak może dojść przy tak bliskim kontakcie do przełamania odporności poszczepiennej osoby w pełni uodpornionej. I czwarty powód, dla którego szczepimy dzieci, to zablokowanie możliwości rozwoju kolejnych mutacji wirusa, ponieważ my cały czas się musimy ich bać. Dziś chociażby prasa się szeroko rozpisuje na temat nowego wariantu w Botswanie, który jest bardzo szeroko zmieniony w stosunku do pierwotnego wariantu z Wuhan, który może się rozprzestrzenić po świecie i wtedy będzie mi naprawdę duży problem. A więc mamy co najmniej 4 poważne argumenty, żeby szczepić dzieci między 5 a 11 rokiem życia. Ale sceptycy, tutaj pytanie znów kieruję do pana doktora Posobkiewicza, sceptycy zapytają, czy rzeczywiście szczepienie, czy mamy jakiekolwiek badania, które wskazują na ograniczenie tego tempa przenoszenia się wirusa dzięki szczepieniu dzieci. Czy to rzeczywiście blokuje roznoszenie się wirusa? No i sceptycy podają tutaj przykłady państw zachodnich, gdzie ten poziom w ogóle wyszczepienia całego społeczeństwa, akurat nie dzieci, tak, poniżej 11 roku życia, ale w ogóle wyszczepienia jest wysoki i one też w tej chwili notują wysoki stopień dziennych zakażeń, jak choćby Niemcy, Austria, Belgia, Irlandia. Panie doktorze. Sceptycyzm w tym przypadku jest bardzo delikatnym określeniem głupoty w dobie pandemii. Dzieci są wspaniałymi wektorami. Oprócz tego, co wspomniał dr Grzesiowski, że mogą też przechodzić ciężko, mogą też umrzeć, mogą mieć powikłania po przechorowaniu. Oczywiście te zachorowania wśród dzieci są dużo rzadsze niż wśród dorosłych i z reguły przejście zakażenia jest dużo łagodniejsze. Ale oprócz tego, że dzieci same mogą przechorować, to ze względu na swoje zachowania, ich kontakt między nimi jest idealny do przenoszenia zarazków. Dzieci nie są mniej zdystansowane do siebie. Dorośli, którzy z natury stają dalej od siebie, rozmawiają przez stół, dzieci podchodzą, bawią się ze sobą, dotykają, ściskają, nie przestrzegają bez zasad higieny jak osoby dorosłe i dlatego w bardzo łatwy sposób importują zarazki, czyli ściągają je do własnego organizmu, a potem po replikacji, czyli po namnożeniu wirusa w organizmie, tego wirusa sprzedają swoim rodzicom, dziadkom i tak dalej. Z tego względu jak najbardziej zasadne jest szczepienie również dzieci, bo jest to przerwanie tego łańcucha epidemiologicznego. I nie jest prawdą, że osoby zaszczepione tak samo przekazują wirusa jak osoby niezaszczepione. Osoba zaszczepiona może przenieść wirusa fizycznie, czyli dotykając osoby zakażonej, czy witając się, całując osobą zakażoną i zaraz po tym witając się, podając rękę, całując osobę niezakażoną i w ten sposób przekazując fizycznie. I tutaj, panie doktorze, musimy zakończyć naszą rozmowę. Bardzo panu dziękuję za... Muszę skończyć, ale u tej osoby zaszczepionej ten wirus nie replikuje i z tego względu ona go nie rozsiewa dookoła siebie. Panowie, bardzo dziękuję za wypowiedź dla naszej stacji. Doktor Marek Posobkiewicz i doktor Paweł Grzesiowski byli moimi i państwa gośćmi. Kłaniam się nisko, a za chwilę informacje z kraju i ze świata i Michał Trzeźniewski.